Witam Was, docent polskie minibrowary.pl. Już w takim świątecznym anturażu, chociaż tak naprawdę dzisiaj jest dzień przesilenia zimowego, zatem starosłowiańskie szczodre gody. Choinka przyszła zdecydowanie później do Polski, więc świętujemy szczodre gody czymś naprawdę specjalnym. To już się powoli staje taka świecka jak najbardziej tradycja, że nasi polscy piwowarzy w grudniu wypuszczają Black IPA i to w takiej wersji mocniejszej. Rok temu robiłem wideo, oczywiście ślepy test, Double Black IPA, a w tym roku proszę, Triple Black IPA, a nawet jedno Quad Black IPA, ale parametrami jest zbliżone. O parametrach jeszcze za chwilę trochę więcej powiem, natomiast chcę powiedzieć odnośnie tej imperializacji, odnośnie tego wyścigu zbrojeń, że coraz mocniejsze woltaże, coraz wyższe balingi, po prostu te piwa rosną w siłę i o ile w przypadku piw jasnych, jasnych IPek absolutnie nie jestem zwolennikiem tego trendu, no triple IPA, no to ani nie jest pijalne, ani sesyjne, ani smaczne, przynajmniej dla mnie. Natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o piwa ciemne. Zawsze w piwach ciemnych moc szła w parze z atrakcyjnością, z jakością. No, jako człowiek wychowany wręcz na bałtyckim porterze, klasyczne 22 balinga, 9,5 alkoholu, uważam, że dla piw ciemnych ta moc absolutnie nie szkodzi, a wręcz przeciwnie. I teraz właśnie taką mamy sytuację, grudzień 2021 rok, że wylądowały na stole 3 piwa, minimum 9%. Zatem od tej strony Funky Fluid, 24 balinga, 10% alkoholu. To jest jedyne piwo z dodatkiem, Triple Black IPA z dodatkiem kawy i soli himalajskiej. Kawa Bolivia Don Carlos z palarni Hybe. Pozdrawiam ekipę Hybe'a. Możecie sobie również obejrzeć degustację pewnie w ślepym teście, chociaż nie wiem, czy wtedy robiłem ślepy test, chyba raczej nie miało to sensu. Dwóch wersji Funky Fluid Black IPA, no i ta z kawą i z solą była zdecydowanie lepsza, więc nawet w tym roku chłopaki nie wypuścili podstawki tego Triple IPA. Jako kolejne mamy zakładowy, tutaj premiera była w listopadzie tego roku, więc nie grudniowe piwo. Quad Black IPA, 1000% normy na 1000 warkę w browarze zakładowym. Gratulacje dla całej ekipy zakładowego. I parametry wręcz identyczne jak Funky Fluid, który jest triplem. 24 balinga, 9,9 alko. Więc no, tutaj triple, tutaj quad, a parametry te same, tyle że bez dodatków. No i jako ostatnie mamy Black Cyl pojedynczy, był Black Cyl z zestem, Black Cyl podwójny, no i teraz doczekaliśmy się w grudniu Black Cyla potrójnego. I tutaj parametry najlżejsze, 21% wagowy, 9% alkoholu woltażowo. Bez żadnych dodatków. I co, ślepy test? Za chwilę Marlena rozleje i się przekonamy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mocne, naprawdę mocne, czarne IPA. Witajcie, moi drodzy. Słyszałam, Michał tutaj zrobił zajawkę, taki wstęp, że piwa są mocne, tak jak przystało właśnie na ten okres w sumie zimowy, świąteczny. Więc tak, zaczniemy od oczywiście rozlania, potem Michał klasycznie gdzieś tam będzie Wam opowiadał o swoich wrażeniach. Ja z pewnością spróbuję później i też się gdzieś tam być może wypowiem. Okej. Okay. Zaczynamy od Funky Fluid, więc rozlejemy może w to szkło w takim razie. Okej. Okay. Staram się rozlać mniej więcej tak, żeby się w miarę fajna piana zrobiła. Wygląda dosyć ładnie. Więc tu mamy, muszę sobie tylko zaznaczyć. Okej. Okay.
Dalej jedziemy z browarem zakładowym. Ciekawa jestem, które faktycznie okaże się to najciekawsze, bo to, że gdzieś tam one są z pewnością dobrej jakości, to ja nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o Funky Fluid zakładowy. Okej. Więc tutaj festiwal zakładowy. No i zostało nam 3 kubki. I proszę bardzo. Okej. No, wygląda się troszeczkę różnią, przynajmniej pianą. Okej. To ja uciekam. Życzę Wam miłego oglądania i widzimy się być może niedługo. Trzymajcie się. Rozlane przez Marlenę. No trochę zadziwia mnie ta kolejność tutaj od najmniejszej, jeżeli chodzi o obfitość piany, aż po tą naprawdę zaskakująco obfitą. Jeszcze zobaczmy na kolory, bo widzę, że też z barwami niekoniecznie jest podobnie. No tutaj w miarę ciemne, rubinowe przebłyski na brzegu. Fajna piana, żółto-brązowa, drobna, jest ok. Tutaj taki wydaje się bardziej zmętnione, bardziej brunatne, ale też piana drobniutka, może trochę jaśniejsza od poprzednika. No i tutaj jest rzeczywiście chyba najbardziej klarowne. Te przebłyski rubinowe są najbardziej wyraźne. No i ta piana bardzo, bardzo obfita, ale też drobna i bardzo zbliżona barwą do piwa numer 2. Słuchajcie, no naprawdę to mi się wydaje bardzo, bardzo okazałe pod względem wyglądu i od tego zacznijmy, jeżeli chodzi o aromat. Wow. No jest to, co trzeba. Jest to, co trzeba. Czyli gorzka czekolada, żywica, no i cytrusik jak najbardziej obecny. Ja to uwielbiam. Pierwszy strzał, mówiłem sobie, kurczę, no warto zrobić to porównanie, no te Black Keepy, mało ich w ciągu roku, fajnie, że w grudniu wychodzą na rynek. Pierwsze piwo, które wącham i spełnia wszystkie wytyczne stylu, naprawdę jest. Może tych cytrusów odchmielowych powinno być trochę więcej, ale zobaczymy jak dalej. Bardzo przyjemna jedynka w aromacie tutaj, zobaczymy. No tutaj sól, czuć naprawdę sól, a potem bardzo, bardzo intensywna kawa. Na pewno w komentarzach już to napisaliście zaraz przy prezentacji tych piw do ocet. No przecież nie ma szans, żebyś nie poznał w ślepym teście Funky Fluida. Może to nie jest Funky Fluid, ale obstawiam, że to jest Funky Fluid. Bardzo przyjemna kawa, bardzo przyjemna sól, natomiast rzeczywiście tej bazy blackipowej nie czuć. Piwo zostało zupełnie przejęte przez dodatki. No i numer 3. Najbardziej enigmatyczny, najbardziej delikatny aromat. On jest delikatny. Po prostu jest delikatny. Nie jest tak charakterny jak u poprzedników. Ta czekolada jest, ale jest taka troszkę jak gdyby nie gorzka, tylko trochę z odrobiną mleka, co nie znaczy, że laktoza. Tylko ta czekolada jest po prostu mniej intensywna. Nie wiem, czy po prostu Funky Fluid, tak ta sól i kawa mi nozdrza przedarła, że w ogóle nic nie czuję w tej trzeciej próbce. Jeszcze raz. Naprawdę bardzo, bardzo delikatny aromat.
No muszę powiedzieć, że najmniej intensywny i oprócz tej czekolady jakoś niewiele się dzieje. Dobra, bierzemy pod uwagę smak, wasze zdrowie. Na te szczodre gody od jutra tylko i wyłącznie dzień coraz dłuższy, co by już o 15.30 nie degustować po ciemku. Najlepszego. Gęste, treściwe, goryczka jest, ale nie jest jakoś specjalnie mocna, czuć woltaż, no takie kompleksowe, zbożone piwo. Jak najbardziej, no taka potrójna albo poczwórna, jeżeli jest to zakładowy IPA. Szkoda, że ta, ja lubię Black IPę, gdzie jednak mamy gorzką czekoladę i gorzką goryczkę. I jest jednak ten profil przechylony po gorzkiej stronie. Tutaj tak nie jest. Tutaj to piwo jest takie okrągłe, treściwe, gęste, wręcz nawet oleiste, nisko wysycone. I ta potężna słodowa baza jest próbowana, kontra wysyłana od chmielu, od goryczki. Ja już się domyślam, co to jest, ale spokojnie, spokojnie. Dobra, zobaczmy, jak tutaj te kawowe motywy, jeżeli chodzi o smak. Sama kawa po prostu, to znaczy wiadomo, nie, bierze się łyk, to idzie nozdrzami. Ale ta kawa jest po prostu monstrualnie mocna. Jest gorzkie. Jest naprawdę gorzkie. Nawet trochę zielone. Nawet trochę granulatowe. Piwo zdecydowanie przejęte przez dodatki. No przede wszystkim przez kawę. Naprawdę ta Black IPA z kawą jest tutaj przede wszystkim kawowa. Chociaż no goryczka jest. I ta goryczka jest naprawdę mocna. I troszkę, mówię, zielona, granulat. No, jeszcze to piwo, można by było powiedzieć, że jest trochę za młode. I nasz trzeci zawodnik, który niespecjalnie tutaj pod względem aromatu mi zaimponował. Jeszcze raz na świeżo sprawdźmy. Znaczy na świeżo, jakbym sobie jakieś sole trzeźwiące wziął, to by było na świeżo. Nie no kurczę, bez jaj no. To piwo nie ma aromatu, no. Szkoda, bo trójka zawodników mocnych by się mogło wydawać, a w tym piwie nie ma aromatu. Wielka szkoda, jak na Black IPA to jest wielki zawód. Dobra, zobaczymy, czy smak zrekompensuje. Bardzo gorzkie i gorzkie od chmielu, i gorzkie od czekolady. Też się domyślam, co to jest po parametrach, bo tutaj w jedynce to ciało jest naprawdę najmocniejsze i rzeczywiście, jeżeli by użyć określenia quad, to w tym piwie ten quad jest jak najbardziej wyczuwalny. To jest trochę aberracja, że to piwo się znalazło w takim sensie, że kawa i sól przejmują bardzo, bardzo wyraźnie charakter tego piwa. To jako najlżejsze, czyli 21 balinga i 9, jest właśnie takie najbardziej odfermentowane, najlżejsze, najprzystępniejsze, jeżeli chodzi o pijalność, bardzo sfokusowane na goryczkowej stronie, to mi bardzo pasuje. Tak jak powiedziałem tutaj, nie, że to piwo jest troszkę za bardzo złożone. Ja lubię takie jak Black IPA i ono jest trochę jak Black IPA, właśnie takie dosyć proste, natomiast absolutnie brakuje mi aromatu w tym piwie, więc trochę szkoda.
Natomiast w smaku myślę, że jest bardzo ok i 9% alkoholu w smaku wyczuwalna nie jest. Znaczy w ogóle w żadnym z tych piw bezpośrednio alkohol nie był wyczuwalny. Tutaj naprawdę 10% perfekcyjnie ukryte. Tutaj to rozgrzewanie było, ale i tak to jest dobrze wkomponowane. Okej, jeżeli mam zgadywać, no to tutaj od razu powiedziałem po aromacie Funky Fluid. Tutaj zakładowy, tutaj trzech kumpli. No i co? Patrzymy, co tam Marlena zapisała. Festiwal zwykły zakładowy, festiwal czerwony trzech kumpli, alchemia funky. Dziwnie Marlena pisze, tak, no ale potwierdza się, zresztą nie musicie patrzeć, widać było, jak Marlena rozlewała. Czy jest zaskoczenie? Jestem zaskoczony aromatami. Jestem zaskoczony aromatami zakładowego i funky, nie funky fluid, tylko trzech kumpli, bo to, że nie było aromatów trzech kumpli, no właśnie, czy cytrusika, czy żywicy, czy gorzkiej czekolady, to naprawdę jestem bardzo, bardzo zdziwiony. Natomiast te aromaty były charakterystyczne, klasyczne dla Black Ipy w tak mocarnym, nawet słodowym, troszkę bardziej w odbiorze piwie, więc no to jest wielkie, wielkie uznanie, że taki klasyczny dla Black Ipy aromat udało się uzyskać no w piwie 24 Balinga i 10% alkoholu. Kto jest zwycięzcą? No kompleksowo rzecz biorąc chyba zakładowy, bo i aromat, i smak, to jest coś naprawdę, tutaj wszystko, nie ma rozczarowania, nie ma zawodu, wszystko tutaj gra. No tutaj jest, no trudno poczuć rozczarowanie, chociaż no może te dodatki powinny być bardziej subtelne, te dodatki jednak są bardzo intensywne, całkowicie przejęły charakter piwa. Myślałem, że może trochę będzie więcej Black Ipy niż coffee. Coffee Black Ipy, no jeszcze trochę nie ułożona goryczka. Natomiast trzech kumpli pasuje mi smak. Smak jest bardzo ok, bardzo po mojej stronie. Natomiast to, że ono nie pachnie, no to jest wielkie zdziwienie. Nie spodziewałbym się tego po tak zasłużonym browarze jak trzech kumpli. Także jeszcze raz sobie biorę toast za udane święta. Wznoście toast, w co wy tam wierzycie i co wy świętujecie, aby każdy, najważniejsze, żeby po prostu bez kłótni, bez zawiści, bez afer przy rodzinnym stole wznieście toast świąteczny dobrym piwem. Ja dzisiaj miałem naprawdę dobre piwa, a zakładowy... Klasa sama w sobie, chociaż docent, jakby tu nie zerżnąć, jakby nie zerżnąć w ogóle tej trójki, chociaż no mówię, dwójka troszkę poza styl, ale gdyby zakładowy z trzema kumplami zerżnąć, brzmi perwersyjnie, ale myślę, że może powstać coś ciekawego i właściwie można to zrobić w tym momencie. Myślę, że taka proporcja będzie bardzo dobra. Czy aromat nam pozostał? No lekko się troszkę ulotnił. Już nie mamy takiej intensywności, ale coś tam czuć. No i smak. To jest chyba pierwszy raz, kiedy rżnięcie nie przyniosło dobrego efektu, chyba żeby jeszcze dolać trzech kumpli, bo mi wyszła taka goryczka palona, lekko kwasowa. Piwo straciło swoją okrągłość, stało się bardziej właśnie takie kanciaste, no i nie jest to w ogóle przyjemne w odbiorze, więc trzeba jeszcze tutaj z proporcjami pokombinować.
Ale to już off camera, także jeszcze raz trzymajcie się i na pewno jeszcze z Marleną coś na pożegnanie tego mijającego 2021 roku nagramy. Także na razie, wesołych!